Dzisiaj zapraszam na pyszne placki z cukinii. Są doskonałą przystawką albo kolacją. Możecie je podawać na ciepło lub na zimno. Na początek składniki. Jak widzicie, wystarczy zaledwie kilka rzeczy. Na początek cukinię myję, a następnie ścieram na grubych oczkach tarki do warzyw. Cukinię możecie zetrzeć tak jak ja na takiej tarce ręcznie, albo na przykład jeżeli macie jakiś malakser, to równie dobrze można to zrobić w malakserze. Kiedy cukinia jest starta, ja ją trę od razu na sitku, następnie posypuję solą, tak podrzucając mieszam, od razu stawiam na miseczce i odstawiam na jakieś pół godziny, żeby zmiękła i puściła sok. Po mniej więcej pół godzinie cukinia robi się mięciutka i teraz bardzo dokładnie ją odciskam. Jak widzicie, soku jest bardzo dużo, ale na tym soku nam nie zależy, dlatego że będziemy robić po prostu placki, a ona by ten sok rozmiękczałby nam placki. Dlatego naprawdę wkładamy sporo siły i odciskamy dokładnie cukinię. O, sok wylewamy, nie będzie nam potrzebny. Czas na przygotowanie ciasta. Ja biorę sobie taką płaską miskę, bo po prostu jest mi łatwiej w takiej przygotowywać. Na początek szklanka mąki, pół łyżeczki, może troszkę więcej soli, a teraz mieszam i stopniowo dodaję mleko. Ja mam 250 ml mleka, ale tutaj nie wykorzystałam całego. No ale może być różnie, więc musicie stopniowo dodawać mleko i najlepiej kuchenną rózgą mieszać. Ciasto powinno być gęste, no takie jak na placki. Ja nie od razu dodaję jajko. Jajko będzie dodane na koniec, dlatego że o, teraz już jest ten moment, kiedy dodaję jajko i całość mieszam bardzo, już teraz bardzo dokładnie. Ciasto musi, lepiej mąka rozpuszcza się w samym mleku, a nie kiedy dodamy jajko. Wtedy robią się grudki, dlatego ja zawsze najpierw mleko, mąka, dopiero na koniec jajko, a już w ogóle na sam koniec dodaję tą odciśniętą cukinię i już łyżką całość dokładnie mieszam. Na patelni rozgrzewam olej. No tego oleju trochę daję. To nie jest bardzo dietetyczne danie, jednak tego oleju troszkę jest, tak żeby sobie placki swobodnie pływały. Bez przesady, ale troszkę. Najlepiej, jeśli olej jest rozgrzany na średnią, żeby się te placki nam za szybko nie paliły, natomiast żeby się usmażyły. Smażę przez jakieś około 5 minut z jednej strony, sprawdzam sobie, najlepiej dwa widelce, bo one zabezpieczą nas przed tym, żeby nam placek nie spadł, nie ochlapał nas olejem, no zawsze jest łatwiej. I kiedy placki są ładnie zrumienione, to przekładam je na drugą stronę i smażę kolejne, no a teraz już krócej, bo jak widzicie, boki są już dobrze usmażone, więc tak naprawdę wymaga jakieś 3 minut. I placki smażę sobie kolejne 3 minuty, powiedzmy. Usmażone placki przekładam na talerz wyłożony podwójnie papierem, ręcznikiem papierowym. Chodzi o to, żeby ten nadmiar tłuszczu, który na nich jest, odciekł. Ja je odkładam na jakieś 2 minuty, a potem przekładam na drugą stronę na tym papierze, no żeby mieć pewność, że naprawdę cały nadmiar tłuszczu został usunięty. Ten jeden placek wydawał mi się jeszcze niedosmażony, więc dokładam do niego kolejną partię i tak smażę całe ciasto, które mam w misce. Tak prezentują się usmażone placki. Możecie podawać je na ciepło, możecie podawać je na zimno. Ja najczęściej i najbardziej lubię z wędzonym łososiem i kwaśną śmietaną. One będą doskonałe na kolację, na przystawkę.
Możecie je tak naprawdę upiec, jeżeli macie przyjęcie kolejnego dnia, możecie je upiec nawet dzień wcześniej, ale oczywiście łososia i śmietanę kłaść w ostatniej chwili, ale placki mogą być podawane zimne, naprawdę bardzo dużo osób lubi je na zimno. Zapraszam Was na mój kanał Kuchnia Doroty i życzę Wam smacznego.